Antoni Kordiasz, TV Foto, wydarzenia i wywiady, ze mną Szalony Reporter, witam. Kłaniam się nisko. Dzisiaj na Prime 3 Street Fighter, dopingujesz pająka? No jasne, że tak. To jest walka, którą najbardziej czekam, ale nie tylko pająka, bo bardzo dobrze się znam też z Maciusiem, z Big Jackiem. Znam się z Kaimano, więc kilka osób, które tutaj znam. Robiłem wcześniej sondę uliczną i zdecydowanym faworytem jest Rutek. Myślisz, że dlatego, że po prostu to jest radomska publika, czy ze względu na umiejętności? Bo przypomnijmy, że oni się biją w boksie, no a pająk był na tych dwóch obozach w Tajlandii. Tak, wiesz co, no Rutek to jest legenda jednak, więc ja trzymam mocno kciuki za pająka i wiesz, to ta formuła tylko go jakby trochę ratuje, no bo jakby było pełne MMA, to w ogóle nie mielibyśmy się o czym mówić. Ja całym sercem jestem za pająkiem. Kurde, nie wiem, ja bym dawał 50 na 50, tak mówiąc szczerze, bo ta formuła troszeczkę wyrównuje szanse, ale no zobaczymy. Z perspektywy czasu, jak byś podsumował to, co się wydarzyło z twoim udziałem? Mówię tu o dwóch konferencjach, o ważeniu i gali i z udziałem pana Jacka Murańskiego. Jakbym podsumował? Kurwa, wiesz co? Fajne konferencje, wtedy cośmy się przebrali za lekarzy, ten mój list do Jacka Murańskiego, to były fajne rzeczy. Face to face to jest kurwa trauma mojego życia i media training to jest trauma mojego życia. Dostałeś jakoś... mikrofonem, jak pamiętam? Tak, tak. Jakoś wtedy miałem kurwa, byłem taki pospinany, nie wyszło mi to w ogóle to face to face. Wyszedłem tam na przestraszonego według widzów, co tak nie było, no ale taka była mowa mojego ciała. Później ten kurwa mikrofon, jakieś to było słabe, a sama gala już to szkoda, że nie wyszedłem, bo kurwa, pamiętam do tej pory, jak pod tym ringiem stałem, ja tak tam chciałem wejść, po prostu taki byłem. Jest, on tam przeskoczył to, no ale to wyszło jak wyszło. Jaką masz opinię na temat Roberta Pasuta? Drugi Murański czy po prostu dobry komik? Bardzo dobry komik, no nie drugi Murański. Nie, to jest kurwa fajny gość. Nie, to absolutnie trafione porównanie. No nie. Niepotrzebna ta cała afera, niepotrzebnie Arka poniosła w tym wywiadzie, niepotrzebnie tak się wszystko wylało, niepotrzebny ten kurwa konflikt, to moje niby podawanie ręki czy niepodawanie. To wszystko jest tutaj niepotrzebne, bo ja go się generalnie lubiłem czy lubię, nie wiem jak to powiedzieć i szkoda, że tak się ułożyło. Czy uważasz, że promowanie takich osób jak pan Jacek Murański w mediach, tym bardziej, że Arek coś tam powiedział, że oni mieli nie być promowani już, jak, no bo on to zakończył całe to epicentrum Murańskich tą walką, a tu nagle pan Jacek Murański jak gdyby nigdy nie wychodzi na Fame MMA 16. Oczywiście pozdrawiamy pana Jacka. Ja nie pozdrawiam. Nie epicentrum, tylko uniwersum Murańskich. Tak, ja uważam, że Robert zrobił źle, biorąc tą walkę, ale nie można go tak nazywać, jak go Arek nazwał i poniosło nas, no kurwa, to były za duże nerwy. Aczkolwiek dalej uważam, że jakby źle, że on wziął tą walkę, bo jakby wszyscy umawiali. Nie mam do niego, znaczy ja mu nie mogę dyktować, z kim on ma brać walki, to jest oczywiste, ale jakby każdy odmawiał, to on by znikł. No ale kurwa, wziął ze to, co wziął, no niepotrzebnie myśmy tak na niego naskoczyli, niepotrzebnie padły te słowa i cały syf się wylał. No bo kurwa, jesteśmy po jednej stronie, jakby tej opozji tu Jacek, a my się tu kłócimy, bez sensu. Przenieśmy się na chwilę na Hajlik 3, na którym byłeś gościem. Pojedynek Artur Szpilka kontra Denis Załęski. Uważasz, że Denis w ogóle powinien wyjść z tą kontuzją? No bo to było do przewidzenia, że ta walka skończy się przed czasem. No ale nie, że po prawie 30 sekundach. Nie powinien wyjść do walki, ale wcale go też nie potępiam, bo ja pamiętam, jak kurwa ja wychodziłem do Jacka i ja tylko, że o tym nie mówiłem, czy coś, ja miałem z łokciem takie kurwa, jeszcze Jacek i łokieć, jakie to w ogóle jest zbitka. Miałem takie problemy, że lekarz mi powiedział, że absolutnie mi nie pozwala, tylko miałem to kurwa w dupie i uważałem, że na walce mnie to nie będzie bolało. Czy to nie była aż taka kontuzja może jak Denisa, tylko mówię o samym myśleniu, że może miałem wszelkie argumenty, żeby to przełożyć. Jakbym przedstawił papiery, federacja by nic nie mówiła, ale mówię, nie no kurwa, każdy będzie pierdolił później, że wymyślam, że i tak dalej, więc muszę wyjść. Więc jeden sobie z jednej strony nie dziwi, a z drugiej strony nie powinien był być w takiej formie, nie? Cofnijmy się troszeczkę wcześniej, przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Byłeś, z tego co wiem, na wakacjach w Tajlandii u Piotrka Pająka. Podobało ci się? Tak, no Tajlandia jest petarda, pewnie będę jeszcze nie raz. Pojedziesz na obóz? Może. Jeszcze nie mam ułożonych tych walk. Jak poukładam sobie walki, to między nimi może chętnie jakoś tam na obóz skoczę. Jak to się w ogóle zaczęło, że ty zacząłeś pomagać na Ukrainie? Bo z tego co wiem, ty tam jeździsz. Nie wiem, jak teraz sytuacja wygląda. Jeżdżę, tylko mnie już o tym mówię, bo strasznie dużo hejtu się wylewa. No jak się, no po prostu kurwa... No... Nie wiem, mam to w środku, no pomaga się słabszym, no ktoś kogoś kurwa napadł. Jeżeli chodzi czy Rosja, Ukrainę, no po prostu kurwa, jeden człowiek duje, człowieka kurwa morduje, jakiś tam człowiek potrzebuje pomocy, bo ja tak nie rozróżniam. A tu kurwa dzieci ukraińskie, a czego polskim nie pomagasz? Kurwa, pomagam dzieciom, czy pomagam człowiekowi, a nie Polakowi, Ukraińcowi czy Rosjanowi. Ktoś cierpi, jedna nacja zdecydowanie silniejsza napadła kurwa drugą i trzeba im pomóc i tyle. A granice ustalone kurwa według wszelkich kurwa traktatów trzeba respektować, a nie je kurwa zmieniać, bo komuś się tak widzi. Czy to jest tak, jak tam pokazują w telewizji, że leci samolot, rozwala blok, w którym mieszkają matki, małe dzieci? Dokładnie tak. To nie ma nic przekłamania, naprawdę. Troszeczkę jest małe przekłamanie takie propagandowe i chyba no tak powinno być, że ta Ukraina sobie tak wcale dobrze, teraz już sobie dobrze radzi. Ale wtedy jak ja byłem, to tu było mówione, że aż taki mają sprzęt, aż tak nie było. Oni kurwa walczyli rękami i kijami prawie, ale walczyli, ale zniszczenie i to wszystko i to cierpienie tak wyglądało.
Jak byś podsumował tą ostatnią konferencję Fame 16, a w szczególności ten ostatni panel, na przykład w skali od 1 do 10? Kurwa, 9,5, jakby nie... bo uważam niepotrzebne, chociaż nie, bo ja to znowu traktuję emocjonalnie i subiektywnie jako ja. Dla widzów nie wiem, czy nie 10 na 10, znaczy kurwa, no trochę dubiel z Trombą mało przydymili, więc to było trochę nudne, no, ale w show pasu ta rewelacja, kurwa, nawet to, że w sumie Jarek wyszedł tak z punktu widzenia widza, to też było ciekawe, ten face to face, zapowiedź następnej walki, bardzo dobrze. No to ja ci bardzo dziękuję, do zobaczenia i powodzenia. Dzięki, papi.